Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z gry Assassin's Creed Valhalla. Lecimy sobie dalej, odcinek numer 2. Ostatnio robiliśmy tutaj takie piękne skałki, sobie wchodziliśmy, troszkę nurkowaliśmy. Znaleźliśmy sztabkę węgla na tym Hotterstrandzie. Nie każcie mi tego czytać wszystkiego. Rozbili naszą rodzinę, wyrżnęli. Takich krótkich informacji, minęło 40 lat pewnie, bo tak chłop wygląda, jakby trochę się postarzał. No, idziemy zabić tego króla, który nam tam rodzinkę niestety pozabijał. Mam nadzieję, że nam się uda ogarnąć tego króla. Jak się nie uda, to będzie bieda straszna. No ale mam nadzieję, że się uda. Wszystko, lecimy ścieżkami. Trochę nam zimno, bo jest zima, bo my mamy krótki rękaw. Nieważne, że jesteśmy wikingiem. Trochę marzniemy. Dobrze, tu mamy jeszcze dwa żółte punkty. Żółte punkty, jak mówiłem na ostatnim odcineczku. Jest to bogactwo i sobie to będziemy właśnie musieli odkryć. Mapka jest taka przystępna. Mamy tutaj jedną, tutaj drugą. No troszkę tego, że tak powiem, jest. Grafika koncepcyjna, patrzcie. Nieźle. Ładnie, ładnie. Ciekawe, kto tą grafikę koncepcyjną. Nieźle. Dobra, wydaje mi się, że w ogóle tam, gdzie idziemy, będzie... Będzie ostro. Walka jakaś. Old hound, you live. I do. Slipped away in the sword clash. And what of you? Kjotve tried to sell me off. A mistake he will regret. Not today he won't. I saw him board a ship at Avaldsnes not long ago. Sailed east, leaving our crew behind. There must still be time to save our men. I will find them. You ready the longship? You glory hound? You would take the rescue for yourself, so the victory song is written about you. I could storm the beach then, slay 2 dozen men, seize our dragon boat, and hoist the sail in triumph. Up to you. No, I will take the beach, a far more dangerous path. You search the longhouse for our crew. Oh, and here. This corpse will not have need of it. Go. I will meet you by the ship. Bitwa o północny szlak. Nowy wątek. Fajnie, fajnie. Fajnie, dali nam też w ogóle tarczę, nie? No chłop normalnie spodziewanie, ale dał nam tarczę. W menu możemy nową broń sobie, ale też pytanko, czy my będziemy chcieli chodzić z tarczą, czy my na przykład nie będziemy sobie chodzić... My sobie nie będziemy chodzić na przykład dwoma toporami. Wyposażenie można ulepszyć przy użyciu materiałów znalezionych w świecie gry. Elementy wyposażenia można ulepszać za pomocą posiadanych zasobów. No to tu już wiemy, ulepszanie, wyposażenie. Dobra, to też. Ulepszanie sprzętu, tak jak kołczan, zwiększa liczbę strzału. No i super. I ulepszanie sakwy, to mamy więcej prowiantu. Więc tutaj wydaje mi się, że sakwę można byłoby ulepszać, nie? No i kołczan też nie jest zły, tak na dobrą sprawę. 3 główne sloty na broń. Każda broń jest wyjątkowa i ma swój własny styl walki. Główną rękę. Mieszana jest broń. Podstawowym źródłem zadawania obrażeń oraz wyznacznikiem stylu walki. No dobrze, druga ręka to jest uzupełnienie, tak jakby tarcza i ewentualnie drugi topór. Broń dwuręczna zajmuje 2 sloty, to też już wiemy. I łuki, oprócz broni białej, zawsze masz też na swoim wyposażeniu łuk do ataków dystansowych. Są 3 rodzaje łuków, każdy z nich ma własny typ strzału. Zajrzyj na stronę statystyk. Okej, można się dowiedzieć. Okej, czyli jak my mamy na przykład łuk łowcy, no to my będziemy używać tylko i wyłącznie tych strzałów łowcy pewnie, tych łowieckich. Jakbyśmy mieli jakiś lekki łuk, to byśmy używali lekkich, a jakiś drapieżny, to pewnie tak by to wyglądało. Dobrze, możemy, tu mamy tarczę, też ja bym sobie w drugą łapkę tarczę włożył. Dobra, co ta tarcza ma? Tarcza klanu Kruka, atak 45, bloku 33, obrażenia od lekkiego ataku chwilowo wzrasta po blokowaniu.
No i super, no i super. Topór najeźdźcy też. Mamy wszystko, co byśmy nie chcieli. Tu się używa broń, tak? Dodatkową. No dobra, no to jest tak, wiecie, lepsza zasłona. Troszkę nam się przyda ta zasłona, no nie powiem, że nie. My powinniśmy sobie podejść tędy albo tędy. Będziemy uderzać. Ja bym sobie głównym wejściem, wiecie, wszedł na pełnej, jak to się mówi. Gdy znajdziesz się podróż skarbu lub tajemnicy artefaktu, możesz to znacznie pulsować w kompasie. Użyj wzroku Odyna, aby sprawdzić, o jaką aktywność chodzi. Dobra, na dole w ogóle jest wiocha. Może byśmy sobie tam na tą wiochę uderzyli. Bo tutaj by można było przeszukać, nie? Można byłoby przeszukać jeszcze te domki. Tutaj w ogóle, a to ten nasz kolega biegnie. Dobra, on biegnie na plażę się tam rozprawić z 40 innymi. Tak przynajmniej chłopak mówił, że się będzie z nimi rozprawiał. My mamy tak. Dobrze, nasz kruczek może nam tutaj powiedzieć. Bogactwo, główne cele. Ile tutaj by mogło być rzeczy? No widzę, że ta hala główna jest dosyć duża. Więzy krwi, odszukaj i uratuj załogę. Okej, tutaj gdzieś pewnie będzie nasza cała załoga. Dobrze wiedzieć, no i sporo jest tego tutaj. Dobra, damy radę. Damy se radę. Idę zobaczyć tam najpierw. Mamy łuk, mamy topór. Trochę życia mniej, ale to już tym się nie martwimy. Zaraz gdzieś tu podjemy. O, patrzcie, jagody i... No i gitara, nie? No i gitarka. No i jagody są. Ja nie wiem, czy tutaj coś będzie, bo to w sumie nasz kolega tędy biegł. Więc może tutaj nic nie być. Nie możemy wejść. Nie można nawet rozwalić. Bo te ścieżki takie, kurde, ze strzechy, jak tutaj macie te patyki, takie mury... Patyka są nieźle zrobione. Dobra, widzę, że tutaj chyba nic nie możemy pozbierać. Na mapce czy to wygląda, że możemy? Też nie. Na mapce są tylko dwa punkty. No dobra. No to lecimy. Głównym wejściem. Można i głównym wejściem podejść, nie? Should this warriors crawl through Avel's nest like lice? If I use the main gate, I may attract attention. I should be cautious around here. Dobra, dobra. On mówi, że głównym wejściem, jak będziemy wchodzić, to i możemy ściągnąć ich te, tak? No ale z drugiej strony... Jak nie wejdziemy głównym, no to... Dobra, musimy to zrobić. Po cichu. The longhouse. My crew should be inside. Ja bym chciał panie pozbierać najpierw, nie? Nie mogę więcej prowiantu. No dobra, ale tu ktoś spał. Ktoś spał w moim łóżeczku. Dobrze, pochodzimy tak, żeby wiecie, żeby można było się tutaj rozejrzeć troszkę po tych wszystkich domach. Gdzie jest ta sala biesiadna? Tutaj. W ogóle nikogo nie ma. Gdzie się wszyscy podzieli? Wszyscy, czyżby wszyscy w sali biesiadnej siedzieli? Chyba jakaś latryna. Normalnie nikogo... O, jest tam jeden. Dobra, w końcu pierwszego zioma widzę. Dobra. Jest i kuferek. Gdzież będzie ten ziomuś? Szkoda, że nie można zabijać, wiecie. Ja bym z chęcią jakieś zabójstwo wykonał. Dobra, strzały nam się przydadzą. Też nikogo nie ma więcej.
wszystko przeszukane. Dobra, czy my tu możemy gdzieś na wieżę podejść? Jakbyśmy tą wieżę ogarnęli, to by było super. Assassin jest taką grą skradającą się, więc myślę, że będziemy się tutaj skradać. Moglibyśmy go z łuku sprzątnąć. Albo po prostu na niego skoczyć, albo go z wieży zdjąć. Tam widzę, że jeszcze jest też. Na wieży będzie jakiś osobnik. No chyba nie. No, przynajmniej tutaj nie ma nikogo na wieży, okej. Okay. Ale można byłoby z wieży zdjąć tamtego ziomka, nie? Z łuku na przykład. Ty chłopie, nie ruszaj. Dobra, jest. Ciekawe, czy jak oni znajdą trupa, to też zostają zaalarmowani? Jestem ciekawy. Dobra, sobie weźmiemy, pozbieramy. Strzały nam się przydadzą. Można wejść? Można. Coś do pozbierania, do rozebrania. Do rozwalenia, że tak powiem. O, żeż wariat! Aj, zobaczył mnie, no co za... Co za cymbuł. Dobra, drugi kumpel. Chcesz się bić? Hop się na strzały, chciał ze mną bić. Jeszcze ktoś? A, jeszcze ten trzeci. No weź, panie, nic się nie stało, panie. O, to dobrze, że ten... Kurde, trzech na dzień dobry. A jeszcze czwarty, patrzcie. Jeszcze ktoś go zobaczył? Jeszcze ktoś tu przy tym stoi. Aj. Dobra, jest, pięknie. Ej, on żyje jeszcze. Idę go dobić. Tam na dole jeszcze ktoś. Dobra, nie chcecie, to nie. Dawać. Piękna śmierć. To ich tu tyle. Kurde, miało być tak ładnie, łatwo i przyjemnie. Jesteś. Kajta, bo ich tutaj normalnie 40 wyskoczyło. Broń się, panie. Broń się. Dobra, zabite. Możesz wariaty. Skąd was tu tyle było? Ej, tam jeszczały moje. Kurde, no. Że ich tu tyle wyskoczyło. Nagle. Masakra. Panie. Przecież ich tu 20 było. Ale dobra, jest okej. Jeszcze ktoś? My chyba weszli w nie to, co trzeba. Pełny zapas amunicji. No i dobra, tyle żeśmy strzałami strzelali, a jeszcze mamy pełny zapas. To się chwali. Dobra, tu nie mamy, nie możemy, tu nie możemy. Jeszcze się nauczymy bić, nie? Bo tutaj ja dopiero pierwsze moje takie... Można coś przeczytać. Prośba. Magazyn jest zamknięty i zabezpieczony przed złodziejami, ale jego dach jest słaby. Kijowe jest w świetle. Ścieknie, jeśli dasz... Deszcz zniszczy jego dobra. Okej, okay, czyli możemy sobie... Możemy sobie podejść do magazynu, który ma słaby dach. Tak przynajmniej mówią, nie? Gdzież będzie ten magazyn? To jest, jakie tarczy sobie nie możemy podnieść. To jest magazyn? Nie, no to nie może być magazyn. Chociaż, kur wie. A można się wspiąć? Można się wspiąć tutaj, no dobra. Można było się wspiąć, ale to nie jest magazyn według mnie. Gdzie będzie magazyn?
Dobra. My tutaj możemy jeszcze... O, jakiś obóz, panie, obóz. A, to jest ten magazyn niby. No dobra, jest tam w dachu otworzonko, dziurka. Ale ja bym jeszcze sobie chciał inne domki przeszukać. Zróbmy to jak należy, wiecie. Najpierw trzeba wybić całą obstawę, ochronę, a później dopiero się zajmować głównym zadaniem. Troszkę jesteśmy ranni, przydałoby się coś podnieść. Bo faktycznie dostaliśmy z miecza. Dobra, jeden tam stoi. Żeby nie było, że go nie widzę. Widziałem go na pewno. I tu w środeczku coś do jedzonka? Jabłuszka są, ale... O, jedzenie, dobra, patrzcie. Miamka, miamka. Ktoś tu ugotował dla nas jedzonko. Gdzie jest ten ziomuś? Tam, tak? Dobra, dednął. Dednęło mu się. No, w takiego asasina to ja mogę grać. Cały czas. Łożysz wariat przede mną. Przestań. Przestań, przestań. Nic nie widziałeś, chłopie. Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś. No troszkę ich tu było, trzeba przyznać. Szczególnie tam na dole ich było więcej, nie? Nie wiem jeszcze jak jest ze śmiercią w tej grze, czy od razu nas gdzieś będzie respić, wiecie, na klawiszu, że tak powiem, pod jakimś escape zapisz grę, czy będziemy po prostu sobie wczytywać się od jakiegoś punktu kontrolnego. Jeśli od punktu kontrolnego, to tak z jednej strony ok, a z drugiej gorzej, ale bo nie będziemy musieli sobie, wiecie, sami zapisów wykonywać, nie? Co chwilę. Czy my tu byliśmy? Chyba nie. Jest taka duża skrzynia dla nas. No i sztabka węgla, wungielek jest. Dobrze, znaleźliśmy wszystko, więc tak, tutaj można na dach wejść. Dobra, to wchodźmy. Wchodźmy dachem. Pasowałoby już tam sobie dachem wejść, to możemy otworzyć. Nie można tych zaryglowanych otworzyć. No dobra, nie, to nie. Dobra, to wchodzimy tam na górę, nie? Tam jest, wiecie, rusztowanie tutaj jest i można wejść. Dobra, wszystkie domki chyba są zwiedzone przez nas. Mam taką przynajmniej cichą nadzieję. No i tędy możemy się poczuć, tak? Squirm like that, and my axe will miss your neck. Unpleasant for both of us. If I'm to die, I want to make a mess of it, Bachraut. Ktoś mnie widzi? Mam nadzieję, że mnie nie widzą tutaj. Weźcie. Mógłbym tędy zejść, nie? Albo tutaj kogoś sprzątnąć gdzieś. Gdzie oni są w ogóle? Nie widzę w ogóle totalnie ich, nie? Tam jest ziomuś. Ła! Nie bij go. A ten już na dole się skrada. You coward! Unbind me and stick an axe in my hand. I owe you nothing, raven shit. Ricky Wolf. Yours is a clan of thralls and peasants. You lay that axe aside or die by mine. You should be on a slave ship to Ireland, Wolfkist. But if you wish to be my first sacrifice, Odin will be more than happy to receive you. You just killed yourself, Erki. O, panie. I will sell you to hell herself. Jakiś mocny bosior. Kneel, Wolfkist, and I will spare your life. Dawaj, dawaj. Shut your hole and fight. Dawaj, panie, no.
Dawaj, z łucznikiem nie wygrasz. Jeszcze jeden strzał i... No, chciałeś, kurde, na mój łuk się tutaj. Już czuję, że zostaniemy łucznikiem w tej grze. Father, you should have held on to this until the bitter end. If I give my life, will you spare my clan? Varen, no! Pick up your axe! Kill them all! No! Dobra, lecimy. Tutaj ktoś w ogóle tego screena zrobił takiego, nie? Tej wizji. Mam jakieś, kurde, wspominki. What? Oh, yes, of course. Dobra, odwiązać go, panie. Weź go, odwiąż. Co my dostaliśmy? Spodnie klanu Kruka. Jakąś kurtkę z klanu Kruka chyba. Okej, możemy to założyć. Opończa klanu Kruka. Unik 14, punkty pancerza chyba też 14, waga 12. Pancerz wzrasta, gdy spada twój poziom zdrowia. No to spoko. Dodatkowe zwiększa szansa na trafienie krytyczne. No i to te. Uuu, panie, kluczek niezły. Dobra, załóżmy jeszcze tutaj. Mamy zbroję Kruka. Ciekawe, czy coś to nam da i coś jeszcze możemy mieć. Jeszcze chyba rękawiczki były z Kruka i butki. No i butki. Chociaż w sumie nasze jest... Nie wiem, czy nasze nie jest lepsze przypadkiem, patrzcie. Odporność 21, tu 18... No, takie kurde, mogliby to bardziej rozpisać, co to jest PNC, pancerz pewnie, L, odporności, to co to jest? Ciężko się od... wiecie... 4 na 5, raz, dwa, trzy, cztery i co, tarcza jeszcze jest? A, topór jeszcze jest, varila. No dobra, byśmy sobie topór wzięli w tą rączkę, 54, to topór lepszy. No dobra, no ale nie mamy 5 pancerza, mamy 4 pancerze, 4 na 5, patrzcie, pancerz zestawu Kruka. Czy my tu już wszystko zrobiliśmy? Dobra, moglibyśmy sobie wzmocnić to nawet. Można tu wzmacniać. Dobra, nie można, nie widzę już tutaj. Mamy 4 na 5, ale no ciekawe dlaczego. Ciekawe, gdzie jest piąta rzecz. Tarcza na pewno nie, no i ten topór też nie. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, no chyba, że jakiś. Dobra, nie widzę. Menu możesz wyposażyć się w zestaw opancerzenia zdobyty od wroga. Można go ulepszać, rzemieślniczych, dobra. Dobra, spróbujmy sobie raz ulepszyć, no skoro oni chcą, żebyśmy my coś ulepszyli. Wejdźmy w Pouchan. Dobra, i ulepsza się prawym, no dobra, spoko, to nie jest źle, nie ma tragedii, można sobie tak, wiecie, prawym ulepszać. A, i wystarczyło nacisnąć? Nie. Kurde, i się ulepszył chłop od razu? Weźcie. Nie mówcie, że tak się stało. Nie ma w ogóle opisanych rzeczy, za czym to ulepszamy, więc... A, dobra, jest 10, 25 skóry. No, dobra, ja nie chcę tego ulepszać, wiecie, zostawię sobie to na później. Opa, rozwiążmy. Uwolnij, panie więźnia. Gdzie na? Okej, ale chyba musimy, bo nam cały czas się będzie to ten samouczek. Dobra, weź to, panie, ulepszą i tyle. Niech będzie ulepszone. I cannot thank you enough, friend. Even if your wits were somewhat rattled. Listen here. If you can breathe, you can fight. Now come, we take back our ship. You do not need to tell us twice.
Dobrze, w ogóle coś jeszcze chyba, bo widzę, że nam to i nie zniknęło. Nie, dobra, teraz zniknęło, super. Dobra, lecimy, musimy się dostać do naszej łodzi ratunkowej, ale tu chyba nie wiem, czy ktoś będzie. A, nie, dobra, są. Możesz, wariaty. Dawaj, dawaj. Dobra, bić się z nimi, nie? Czy ja się nie będę z nimi bił. Tam. Dobra, bić się z nimi. Czemu moi się z nimi nie chcą bić? Pani, weźcie się z nimi bicie. No i o sam panie, nie dam rady ich wykończyć wszystkich. No nie ma wyjścia. Kurde, a moi to w ogóle się nie biją. Dobra, chodźcie chłopy. Chodźcie chłopy, bita się. Opy się kręcą, nie chcą się bić. Możesz, wariat. Patrzcie, moi się w ogóle... O, idą chyba teraz się bić. Dobra, w końcu. W końcu złapali ochotę, chyba jeszcze głodni byli. Dobra, bij się, panie. Blokuj. Marian, blokuj. Kogo on bije? Ja mu daję, że bił tamtego, a on... Ale ich tutaj naleciało się, no. Nie ma to jak dobry blok tarczą. To tarcza też ma wytrzymałość swoją, nie? O, ale mnie klepnął, chłop. Ejta, bo zaraz zginę. Trzeba się uleczyć. Zostaw mi mojego kolegę. Ole go czepnę. Przeżył? Chyba nie przeżył. Dobra, zginął. No i super, dobra, zbierzmy sobie te jedzonka. Bo nie mamy w ogóle leczenia, nie? Dobra, dzień dobry, Rex. Porę żeście zaczęli bić, kurde, no. W 3 godzinach. Dobrze, my mamy się na statek udać i uciekamy z tej wysepki. Ciekawe, ile ich tu jeszcze wyskoczy. Jakieś pułapki tu są? To jest pułapka? Można to rozbroić? Nie? Dobra. Ja to bym bardzo chętnie chciał sobie znaleźć jeszcze jakieś jedzonko, nie? Nie wiadomo, czy nam tu zaraz ktoś nie wyskoczy. To jest ten statek, na który mamy się udać? No nie bardzo, żeśmy wyszli. No ale okej, dobra. Nie ta strona. Panie i panowie, nie ta strona. Dobra, lećmy dalej. Bo to nie ten stateczek. Czy moi za mną biegają? Dobrze by było, jakby biegli, no ale chyba im się odechciało biegać za mną. Tędy nie przejdziemy. No to z łukiem tutaj chłop wyskoczył. Dawaj, panie, z łuku. No 3 wyskoczyło z łuku i zadowoleni z życia, no. Dobra, gdzie są moi? Ktoś się tam bije na dole, widzę już. To moi się tam już klepią? A, dobra. O, trafiłem chyba swojego. Nic mu nie będzie. O, czekajcie, bo tu nie wiadomo, który to moi, a który nie. Dobra, chyba wsio. No idealnie, jeszcze to byśmy sobie przeszukali tą chatkę. Żeby nie było, że coś tu opuściłem, zapomniałem akurat. I jeszcze sobie tutaj podejdziemy, popatrzymy, czy tu wszystkie statki są gotowe.
Tu jest w ogóle jakiś magazyn duży. Ciekawe, czy do niego możemy wejść. Z chęcią bym go chciał jeszcze popatrzeć. Tutaj na taki magazyn będziemy mogli się wspiąć. Jest ktoś na górze, na dachu? Może przez dach? Dobra, przez dach się nie da. A czy tutaj da się tędy wejść? Też się nie da. No dobra, no nie, to nie. Łaski bez. Dobrze, to lecimy i płyniemy stąd. Z tej jakże cudownej wyspy. Odblokowały nam się tutaj, widzę już jakieś skarby. No dobra, no i tu mamy też wysepkę. Wszyscy żyją. Dobra, lećmy. Braggy, grab your oars. The whale road leads us home. Gods, it's about time. Stop yapping and start rowing. Dobra, oni już są w środku. Teraz będą wiosłować. Popierz, żeby się nie utopił tam. Dobra, ja przejmuję ster. Dobra, płyń taj, panie. Gdzie my mamy dopłynąć? A, bo ja z tyłu siedzę. Okej, ja myślałem, że ja z przodu se siedzę, a ja se z tyłu siedzę. Gdzie ja mam dopłynąć? Powiedzcie mi. Ja mam dopłynąć tutaj, do Fornburga. Okej, dobra, no to czyli w dół i przez wody otwarte do Fornburga. Żegluga, rozwiń żagiel, aby płynąć szybciej. Dobrze, proszę pana. Uuu, jaki żagielosek. Fajnie to wygląda, ładnie. No i ogarnęliśmy, patrzcie. We suffered no losses in this fight, and the men who humiliated us are dead. What is there to say? Oh, something like I was stupid, selfish, reckless, blind, boned-headed, and I smell like blood and shit. I like my version better. Dobry ziomuś, ale najlepiej nic nie mówić, po prostu wiecie, pójść pozabijać. Eivor, look! Someone is setting up an outpost on that island. Kjotve's men, gnawing at any piece of open land like dogs worrying. Może byśmy ich tutaj... Tak zrobimy. Najeżdżanie mniejszych obozów. Dawaj najazd, panie. Dawaj, bicie. Dawaj. Który tu mądry? Ej, nic mu się nie stało. Dobra, ja to czuję, że będę z tyłu walczył na... jako łucznik na uboczu. Bo całkiem sympatycznie mnie się tutaj... Dawaj, dawać. Czy będziemy rozwijać sobie jakoś tych swoich... Jeszcze ziomuś jakiś mnie drażni. Chyba się strzała zapaliła w locie, nie? Bądź się tarczą. Ej, nie mam strzału w ogóle. Co to się stało? Miałem tyle strzał i nie mam strzał. Niedobrze. Oj, głowa mu chyba zeszła. Ciekawe, co się stało z moimi strzałami, że nagle nie mam żadnych. No, mam jedną strzałę. No to niedobrze. Przeszukam sobie, bo tu jak już tutaj żeśmy najazd zrobili, wjazd na chatę, to warto też przeszukać wszystko, nie? Żeby nie było. I po to tutaj żeśmy, kurde, walczyli. Żeby od razu wracać. Dobra, sprawdźmy tą chatę, bo widzę, że tutaj się coś w niej świeci na żółciutko. Pewnie jakiś skarb dla nas, sztabka złota. Może? O, taka złota skrzynia duża. O, kościogryz mieli. Teraz zobaczymy ten kościogryz. Czy on jest lepszy, czy on jest gorszy.
Dobra, popatrzmy sobie na ten kościogryz, proszę państwa. Czy to jest fajne, czy to nie jest fajne? 69. Nawet lepsze, nawet lepsze. Ja bym spróbował w ogóle sobie. A, bo on jest dwuręczny. No to zmienia postać rzeczy. Dobra, chwilę byśmy spróbowali sobie ten dwuręczny pochodzić. Szkoda, że dwuręczny. Myślałem, że jest jednoręczny. Dobra, my lecimy dalej na ten Fornburg. Jak mus to mus. Dobra, na razie pochodzimy, zobaczymy tym dwuręcznym toporem. To nam się opłaca i jak jest z blokiem wtedy. Dobra, panie, przejmuj ten styr. Dobra, wiosłować, wiosłować. Fajnie, szkoda, że się po prostu tego nie podpala jeszcze. To by było fajnie wyglądało, jakby się tutaj jarało. Też coś tam zjarali, no ale... Dawaj, żagiel. No i lecimy dalej. Do ojczystego Fornburga. No ciekawy jestem, bo tam w tym... No surprise there. This war has spun on for three generations. I hardly expect him to relent. Your hatred for that man burns bright, Wolfkist. I could warm my balls on it. Would you not prefer a pair of sealskin breeches? Just take care, Eivor. Such hatred can make you careless. What he did to your father, he did to all of us. You are not in this. Muszę popatrzeć, jak płynę. Aha, muszę skałę opłynąć, dobra. Trzeba opłynąć tą skałkę. Niestety. No, powinna tylko muzyczka jakaś lecieć jeszcze, wiecie, z wikingów, nie? Takich jakieś przyśpiewki żeglarskie, wikingowe. Byłoby dobrze, żeby tutaj takie coś leciało, no ale niestety. Niestety nie chce być inaczej. King Styrbjorn will scold you for setting out against his wishes. Of course he will. Is that not something you worry over? I worry only that our king will not see that I'm right until it's too late. What about Sigurd? What would he say? If Sigurd were here, he would be sitting beside you, wiping the blood from his axe and smiling into the breeze. W ogóle ci wikingowie to byli tacy troszkę wariaci według mnie, tylko by się chcieli bić cały czas. Najlepsze jest to, że oni jeszcze między sobą się strasznie bili. Only the truth. That we attacked Kjotve's fortress, killed his men and weakened his control of this land. Will you mention the part where you lost your crew and were nearly sold as a thrall? Will that be part of your saga? If there is a skull to dare sing that verse, it will be his last song. Dobra, chyba dopływamy do naszego ojczystego Fornburga. Sailing is too risky now. Hold here. Dobrze, dopłynęliśmy do Fornburga, także tutaj będziemy sobie zakończyć odcineczek. Co będzie w Fornburgu, dowiecie się w kolejnym odcinku, ale z tego miejsca już was zapraszam i zachęcam na kolejne odcinki, a tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście i trzymajcie się. Cześć, cześć!